Startuje kolejna edycja konkursu Edukacja Jutra, skierowana do nauczycieli oraz edukatorów. Celem konkursu jest kreatywne kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć autorski scenariusz lekcji. Formularz dostępny jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Należy go wysłać elektronicznie wraz z załącznikami do 11 kwietnia bieżącego roku. Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach: ogólnej, w ramach której należy przygotować scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i nauczenia przedszkolnego oraz biznes i zarządzanie, w której scenariusze lekcji przeznaczone będą dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Biznes i zarządzanie wejdzie do szkół ponadpodstawowych od września 2023 roku i będzie przedmiotem maturalnym. Nowy przedmiot ma lepiej przygotować młodych ludzi do wyzwań nowoczesnego rynku pracy. A wszystko to dzięki bazowaniu na praktycznych przykładach pracy warsztatowej i położeniu nacisku na współpracę i pracę projektową. Prace oceniane będą pod względem oryginalności pomysłów, metody pracy, zgodności z tematyką konkursu oraz z podstawą programową, oceniany będzie także dobór pomocy dydaktycznych i adekwatność scenariusza do wieku uczniów. PKP Intercity oferuje nawiązanie współpracy i możliwość sprzedaży biletów przewoźnika firmom obsługującym stacjonarne punkty sprzedaży, takie jak sklepy, saloniki prasowe, kioski, sklepy spożywcze czy stacje benzynowe. Od kilku miesięcy bilety PKP Intercity dostępne są na platformach koleo, MP, epodróżnik.pl oraz SkyCash. Do końca lutego za pośrednictwem tych kanałów sprzedano 1 800 tysięcy biletów przewoźnika. Nowa formuła agencyjna sprzedaży biletów. Skierowana jest do firm z własną lub partnerską siecią dystrybucji towarów czy usług, które mają co najmniej 50 punktów stacjonarnych i mogą się wykazać doświadczeniem w sprzedaży usług podmiotów zewnętrznych. Jak tłumaczy przewoźnik, współpraca z zewnętrznymi partnerami jest możliwa dzięki polityce ujednoliconych warunków handlowych, którą PKP Intercity wprowadziło we wrześniu 2021 roku. Nowy model sprzedaży agencyjnej przewiduje jednolite warunki handlowe dla każdego z partnerów, co znaczy, Znacznie upraszcza kwestie formalne związane z rozpoczęciem współpracy. PKP Intercity przypomniało, że rozszerzenie sieci sprzedaży to część strategii rozwoju, a projekt nowego modelu sprzedaży agencyjnej o partnerów stacjonarnych stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób, które nie chcą korzystać z kanałów zdalnych lub mają do nich ograniczony dostęp. Według danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec grudnia 2022 roku liczba osób, które pracowały zdalnie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, wyniosła 422 600 osób, czyli 3,4% ogólnej liczby osób pracujących. Wykorzystanie pracy zdalnej było popularniejsze w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym. W obu przypadkach, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, nastąpił spadek udziału osób pracujących. Zdalnie. W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej pozostawało największe w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 osób i więcej było to 4,8%. W podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób pracę zdalną świadczyło 1,6% pracujących, a w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób 1,1%. Najczęściej w związku z sytuacją epidemiczną z pracy zdalnej korzystali pracownicy. Pracownicy sekcji informacja i komunikacja 34,6%. Następnie działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18,3% oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa 15,5%. Najrzadziej zdalnie pracowały osoby w sektorze przetwórstwo przemysłowe tylko 4,9%. W wyniku zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę, od prądu całkowicie została odcięta zaporowska elektrownia atomowa. Do odłączenia ostatniej linii energetycznej, która łączyła elektrownię z ukraińskim systemem energetycznym, doszło o godzinie 2.53 czasu polskiego. Piąty i szósty reaktor zostały wyłączone, a energią elektryczną potrzebną do funkcjonowania elektrowni dostarcza 18 generatorów diesla, które mają wystarczającą ilość paliwa na 10 dni. Elektrownia jest kontrolowana przez stacjonujące na na jej terenie rosyjskie wojska, co znacznie ogranicza możliwość utrzymania ciągłości jej działania przez ukraiński personel. Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko poinformował, że zmasowany atak rakietowy, który Rosja przeprowadziła w czwartek w nocy i nad ranem, doprowadził do uszkodzenia obiektów infrastruktury energetycznej w siedmiu obwodach kraju. W wielu miejscach zastosowano prewencyjne odłączenie prądu. Z opublikowanych danych Hiszpańskiej Korporacji Rezerw Strategicznych Produktów Petrochemicznych wynika, że pomiędzy styczniem 2022 roku a styczniem roku bieżącego zakupy rosyjskiego gazu ziemnego przez hiszpańskie podmioty państwowe i prywatne wzrosły o 192,5%. Zgodnie z raportem Hiszpanie kupili gaz ziemny z Rosji wynoszący 6300 GWh. Zwiększył się również całkowity udział importu rosyjskiego gazu do Hiszpanii z 5,8% do do 19,2%. Dzięki temu Rosja zaraz po Algerii, USA i Nigerii jest czwartym największym dostawcą gazu ziemnego do Hiszpanii. Według raportu w analizowanym okresie nastąpił też drastyczny spadek całkowitego importu gazu ziemnego o 24,4%. Hiszpańscy komentatorzy odnotowują, że rekordowo wysokie wzrosty importu gazu ziemnego z Rosji mają miejsce w sytuacji potępienia przez rząd Pedro Sancheza sił zbrojnych tego kraju za inwazję na Ukrainę oraz zaostrzonych w Unii Europejskiej sankcji wobec Moskwy.